Zostaw łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, a w następnym sezonie otrzymasz karnet bojowy za darmo. Siema, jeszcze na wstępie tego filmu chciałem wam powiedzieć o konkursie, który organizujemy wraz z Herozkiem na kozackie konto z pełnym dostępem, które teraz widzicie na ekranie. Generalnie konkurs ten odbędzie się w 10 filmach na tym kanale. Jeżeli chcecie wygrać to konto, musicie spełnić 3 proste kroki. A najdokładniej zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować mój kanał oraz kanał Herozka, który znajduje się w pierwszej linijce opisu, oraz zaobserwować mój Instagram oraz Instagram Herozka, który również znajduje się w opisie. No i w komentarzu napisać udział, no i swój nick z Fortnite'a. No i generalnie wyniki pojawią się 14 czerwca na naszych relacjach na Instagramie. Także przypominam, abyście śledzili. No i jeżeli przykładowo nie zaobserwujecie Instagrama Herozka, no to niestety nie będziecie mogli odebrać waszej nagrody, jeżeli wygracie. No i co? Życzę wam powodzenia i zapraszam do oglądania. Siemano mordeczki, z tej strony ja Hexo. W tym filmiku chciałem wam przedstawić kilka darmowych nagród, które musicie odebrać koniecznie przed startem nadchodzącego sezonu w Fortnite'cie. Kończycie ten film do końca, a jeżeli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli chcesz ze mną pograć lub pogadać, to zapraszam cię na mojego Discorda. Link znajduje się w opisie, a teraz zapraszam do oglądania! Także pierwszą nagrodą na naszej liście jest to takie oto malowanie. Generalnie no to takie malowanie otrzymali wszyscy właśnie w Fortnite'cie, no i tak naprawdę w sumie za nic nie robienie. Ponieważ generalnie Epic Games właśnie dało do przetestowania aplikację House Party. No i był tam quiz o Fortnite'cie i Epic Games dało wymóg. Jeżeli około tam iluś milionów użytkowników właśnie z tego quizu skorzysta i odpowie na ileś tam pytań, no to wtedy każdy w Fortnite'cie otrzyma to malowanie za darmo. No i generalnie właśnie stało się, no i łączna część osób, czyli tam ileś milionów, odpowiedziało na te pytania, no i wszyscy gracze otrzymali takie malowanie właśnie na swoje konto. No i generalnie są też osoby, które dawno nie logowały się do Fortnite'a, także naprawdę polecam się zalogować przed sezonem trzecim, ponieważ już dalej tego malowania nie będzie, a jest ono naprawdę, naprawdę spoko. Kolejną nagrodą na naszej liście jest to parasolka z właśnie tego sezonu. Generalnie parasolkę otrzymujemy oczywiście za wygraną, no i według mnie jest ona naprawdę, naprawdę spoko i naprawdę polecam sobie ją zdobyć, ponieważ właśnie niektóre parasolki mogą być naprawdę rzadkie w przyszłości, no i większości osób może też ich nie posiadać. I wiem, że też są osoby, które właśnie Wina w tym sezonie jeszcze nie posiadają. Więc jeżeli właśnie wy nie posiadacie jeszcze Wina, to zapraszam was właśnie na mojego Discorda, ponieważ tam będę i w tym i jeszcze w następnym sezonie właśnie z widzami robił jakieś siły wygrane, będę tam grał i tak dalej. Generalnie no to kolejną nagrodą na naszej liście jest to taki oto skin z pakietu PlayStation. Generalnie no to naprawdę polecam go odebrać, ponieważ według mnie jest on naprawdę, naprawdę kozacki. Jest on właśnie w barwach konsoli, no i jak najbardziej wydaje mi się, że jest on warty posiadania. Generalnie moi drodzy, no to teraz przejdźmy sobie do troszeczkę takich mniejszych nagród. No i generalnie mamy tutaj ekran wczytywania. Jest to ekran wczytywania, który również otrzymał każdy na swoje konto. I przedstawia on właśnie obecny sezon. Jest on naprawdę spoko i wydaje mi się, że będzie to taka pamiątka właśnie, która będzie nam przypominała właśnie o tym sezonie. Teraz kolejny ekran wczytywania, który otrzymamy wraz z wejściem eventu Doomsday, czyli Dnia Zagłady. Generalnie cały event został zmieniony na urządzenie i właśnie tak nazywa się ten event i będzie on miał miejsce 15 czerwca w grze. Teraz moi drodzy, przejdźmy sobie aż do 8 darmowych nagród, ale możemy to uznać na przykład jako jedną. A najdokładniej chodzi mi tutaj o style do właśnie tego oto zbieraka oraz tego plecaka. Generalnie no to aktualizację temu, każdy, który to posiadał ten kill-off oraz ten plecak na swoim koncie, no to otrzymał do właśnie niego właśnie takie style. Wydaje mi się, że jest to jak najbardziej spoko i niektóre z tych styli są naprawdę, naprawdę ładne. Teraz moi drodzy, przejdźmy sobie aż do 20 darmowych nagród, a są to właśnie nagrody z karnetu bojowego. No i aż 20 nagród właśnie w tym karnecie bojowym zawitało, a w tym aż 300 fałdolców totalnie za darmo. Także wydaje mi się, że jest to naprawdę, naprawdę spoko opcja. Mamy tutaj nawet jeden zbierak, jedną lotnię oraz emotkę. Mogliby jeszcze dodać skina za darmo w karnecie bojowym, ale troszeczkę byłaby już to przesada. No i generalnie mamy kolejną nagrodę, która również składa się aż z 9 rzeczy, a najdokładniej 9 darmowych emotek z okazji królewskiej imprezy. Generalnie no to Epic Games jak na razie właśnie trybu królewskiej imprezy
nie rusza. No i taki bardziej oficjalny start będzie w następnym sezonie. I to właśnie w następnym sezonie każdy użytkownik na swoje konto otrzyma 9 darmowych emotek. No i jest tutaj jeden haczyk, a najdokładniej taki, że te 9 emotek niestety, ale będą dostępne tylko i wyłącznie w trybie królewskiej imprezy. Ponieważ to w następnym sezonie właśnie w tym trybie ma się odbywać masa koncertów i po prostu masa ciekawych rzeczy. Także wydaje mi się, że jak najbardziej będzie to spoko. I możliwe, że Epic Games też przeniesie niektóre z tych emotek na konta graczy właśnie do normalnego Battle Royale'a, typu solo i tak dalej. No i generalnie już ostatnią nagrodą, w której również są trzy rzeczy, są to właśnie wyzwania szturmu na agencję. Generalnie no to wyzwania są naprawdę proste, a nagrody według mnie są naprawdę, naprawdę kozackie. No i między innymi mamy tutaj Kill Off, malowanie oraz lotnie. No i te wyzwania znajdują się w grze. Także jak najbardziej zapraszam was do Fortnite'a, żebyście mogli sobie zgarnąć właśnie te nagrody. Ponieważ nagrody są naprawdę kozackie, a wyzwania są mega proste. No i co, moi drodzy, to już by było na tyle ten odcineczek. Ja byłem Hexo, dziękuję wam za obejrzenie, do zobaczenia i cześć!